Dzień dobry Państwu. Obecny wykład, 12. Przypominam, że według numeracji pierwotnej to byłby 11. Dotyczy czwartego tematu części pierwszej. Część pierwsza zrozumieć kredyt i czwarty podtemat to jest podstawowy mechanizm kryzysów gospodarczych. I wobec tego zastanówmy się, jak to się dzieje. I są różne opinie, że kryzys obecny jest zupełnie innym kryzysem niż wielkie kryzysy przeszłości, szczególnie kryzys, wielki kryzys tak zwany w latach 20. od 29 do 34. I są też inne wypowiedzi, które mówią, że właśnie te kryzysy są bardzo podobne, a co więcej, znalazłem też takie wypowiedzi, że wszystkie zasadniczo kryzysy poprzednie miały ten sam mechanizm kredytowy. Ja się zająłem szukaniem właśnie tego ewentualnie wspólnego mechanizmu kredytowego. I najpierw zajmiemy się Wielką Depresją z lat 20. Jaka była przyczyna? Najlepiej to przedstawia przykład, jaki można by przytoczyć dla zilustrowania szkodliwych skutków mechanizmu kredytowego. Mianowicie w 20 roku rozległość kryzysu była w 29, była nieuniknioną konsekwencją poprzedzającej ją w Stanach Zjednoczonych nierozumnej ekspansji kredytów giełdowych, niedorzecznego wzrostu kursów giełdowych, który ona umożliwiła, jeśli wręcz nie wywołała. Dalej nastąpiła, to było dzięki kreacji pieniądza ex nihilo przez system bankowy, który może zrobić tyle pieniądza, ile mu się chce. Ściśle biorąc, nie powinniśmy używać słowa pieniądz, tylko środki płatnicze, ponieważ jednostki kredytowe nie są ściśle biorąc pieniądzem, tylko są działają tak jak pieniądz na rynku, albo bardzo podobnie, więc mówmy ogólnie o środkach płatniczych, ale w gruncie rzeczy przeważnie jest to kredyt bankowy. A więc ten system kreacji pieniądza ex nihilo przez system bankowy, ten pieniądz jest tworzony według zasady ułamkowego pokrycia wkładów. Dalej. Przez to, że finansuje się inwestycje długoterminowe przez fundusze pożyczone krótkoterminowo, na przykład na żądanie albo krótkoterminowe lokaty. Następnie ten kryzys lat 20. był spowodowany kredytowym finansowaniem spekulacji. To znaczy, że banki czasem, a często nawet, odmawiały finansowania swoim kredytem na przykład przedsięwzięć realnych. Natomiast spekulacje, o których wiadomo, że bardzo, bardzo duże niosą, bardzo dobrze można zarobić na nich, to bardzo łatwo można było dostać taki kredyt. I następnie w wyniku tych rzeczy poprzednich, tych czynników, nastąpiły wahania realnej wartości pieniądza i to miało wpływ na aktywność gospodarczą. I teraz jeszcze można dopowiedzieć, że z niektórych badań wynika, że kryzys lat 20. faktycznie miał takie same mechanizmy jak kryzysy od 1873 do 1979 roku. Istotnym wytłumaczeniem rozwoju przekonań o nowej erze w latach poprzedzających krach w 1929 roku w Stanach Zjednoczonych i na świecie jest ignorancja, brak dogłębnej znajomości wszystkich kryzysów XIX wieku i brak zrozumienia ich rzeczywistego znaczenia. Bo kryzys 29 do 34 roku był faktycznie szczególnie wyrazistą powtórką kryzysów odziedziczonych po XIX wieku,
z których kryzys 1873 do 1879 był niewątpliwie jednym z najbardziej doniosłych. A więc mamy powtórkę, kryzys lat 20., powtórka z przeszłości. Faktycznie, wszystkie wielkie kryzysy wieków XVIII, XIX i XX były rezultatem nadmiernej ekspansji obietnic zapłaty i ich monetyzacji. Jeżeli ktoś obieca, że zapłaci, to bank monetyzuje, na przykład w zastaw stawia dom, ja sobie mieszkam w tym domu, mam obciążony kredyt, kredytem ten, hipotekę tego domu, czyli wartość tego domu jeszcze nie jest na rynku, ale została zmonetyzowana przez kredyt i krąży jako siła nabywcza, jako czynnik płatniczy na rynku. Wszędzie, w każdej epoce, te same przyczyny wywołują te same skutki i dzieje się to, co nastąpić musi. To są wypowiedzi profesora Maurice Allais, laureata Nobla z 1988 roku, który właśnie napisał taki esej Obecny kryzys finansowy. To z tego eseju wiem. Otóż według niego obecny system kredytowy, którego historyczne źródła były niekoniecznymi zdarzeniami losowymi, okazuje się całkiem irracjonalny. A to co najmniej z 8 powodów, jak podaje Maurice Allais. Mianowicie nieodpowiedzialna kreacja czy unicestwianie środków płatniczych i zdolności nabywczej, o której decydują banki i osoby prywatne, właściciele wielkich zasobów. Po drugie, finansowanie inwestycji długoterminowych funduszami deponowanymi na krótkie terminy. Po trzecie, pomylenie kredytu z pieniądzem. O tym mówiliśmy, prawda, że oba są środkami płatniczymi, ale kredyt to jest coś innego jakościowo niż pieniądz. Po czwarte, wielka wrażliwość mechanizmu kredytowego na sytuację koniunkturalną, czyli czynnik psychologiczny. Jak idzie w górę, to ludzie stają się optymistami i zaczynają wiele inwestować, budować. W związku z tym pojawiają się też ruch cen odpowiedni. Wynikająca stąd niestabilność cen, głównie nieruchomości. Zmienność, po szóste, zmienność warunków maksymalnej wydajności gospodarki, która od tych poprzednich czynników zależy, i zmienność dystrybucji zysków. Wreszcie, po ósmej, niemożność sprawowania jakiejkolwiek skutecznej kontroli systemu kredytowego przez opinię publiczną i parlament, wynikająco z jego niezwykłego skomplikowania. No, ja mam nadzieję, że w naszych spotkaniach postaram się pokazać, że to skomplikowanie jest sztuczne w dużej mierze, dlatego że to nie są aż tak niezrozumiałe sprawy, ale można je przedstawić jako bardzo skomplikowane, wypisać bardzo złożone wzory, równania, modele przedstawić, wykresy i wtedy ludzie reagują w ten sposób, że przestają myśleć w ogóle na ten temat, bo nie czują się kompetentni. Dalej mówimy o tym, jakby podsumowując to, co poprzednio powiedzieliśmy, że we wszystkich kryzysach powtarza się pewien podstawowy schemat. Jaki to jest schemat? Mianowicie masywna ekspansja łatwego kredytu. Następnie zadłużenie krajów, administracji lokalnych i osób. Wszyscy chcą się zadłużać, żeby skorzystać z hossy. Dalej, uruchomienie pełnego wykorzystania kredytu realnego, ludzkiej inicjatywy i energii dla wytworzenia wielkiej ilości dóbr. Ludzie chętnie się angażują, bo myślą, że bardzo na tym dobrze zarobią. I następuje coś odwrotnego. Tam kurek został otwarty, a nagle tutaj ten kurek jest kredytowy przymknięty. Nagła redukcja kredytu prowadząca do niewypłacalności kredytobiorców. Przejęcie za pół darmo wytworzonego w okresie prosperity majątku i innych posiadłości dłużników.
I to właśnie jest wzięte z tej pracy Morrisa, ale obecny kryzys światowy. Jak Państwo w Google to napiszą, ten obecny kryzys światowy Maurice Allais, to ten tekst tam się pokaże. Ewentualnie jeszcze te rzeczy omawiałem w moim eseju sprawy kryzys kapitalizmu, który jest na mojej stronie tutaj podany, www.szczęsnygórski.pl, sprawy centralne, ekonomiczne, i tam jest ten właśnie mój esej kryzys kapitalizmu. I także polecam bardzo książkę pani Joanny Karignan i Izabeli Litwin, naszej koleżanki z Jesteśmy Zmianą, pod tytułem Zanim wyjdziemy na ulicę. I tam też znajdziecie Państwo bardzo wiele ważnych informacji. Ja jeszcze bym polecał takie dwie książki Songa Hongbinga, to jest Chińczyk, profesor chiński, który pracował w Stanach Zjednoczonych właśnie w dużych firmach kredytowych, finansowych, i napisał czterotomową taką książkę Wojna o pieniądz. Dwa tomy są przetłumaczone na polski, wprost z chińskiego, i tu właśnie tak wygląda okładka, Wektory wydały. I to się pierwsza ta strona, Świat władzy i pieniądza, a druga omawia rodziny bankierskie. Jest to bardzo pouczająca książka, ja dużo z nich skorzystałem. Także chętnie polecam. No i kończymy na tym ten wykład. Następny wykład to będzie już podstawowy mechanizm kryzysów gospodarczych, jest omówiony, już więcej go nie będziemy rozwijać, i przejdziemy do tego, jak sobie radzić w kryzysie. No i jeszcze powiedzmy, są takie strony, moja strona osobista, Sedno Sprawy Facebook, którą też prowadzę na Facebooku. Głos Ulicy to jest nasza strona, gdzie publikujemy liczne swoje teksty czy uwagi. No i Jesteśmy Zmianą, to jest fundacja, strona fundacji, w ramach której te wykłady się odbywają. No i jakieś wykłady, gdyby Państwo mieli, to proszę przysyłać na moją skrzynkę mailową. Dziękuję Państwu za uwagę.